i witajcie. Jestem Ptak, a to jest w czasie przygody. No i ważne. Cześć, witajcie. To jest kolejny odcinek, a to jest Świnka Sami. No, to jest Świnka, tak. Co w tym odcinku zrobimy? W odcinku przyszłym zrobimy... Jakim przyszłym? Teraz co zrobimy? Teraz zrobimy farmę oczywiście. Czy oczywiście to... Dla was to pewnie było oczywiste tylko ze względu na tytuł. Ale dla mnie, jeżeli chodzi o ten pomysł, to myślałem na dłuższy czas. Ale pomyślałem, że najpierw zrobię zboże, żebym mógł sobie spokojnie... spokojnie zajmować się... zbieraniem tego zboża, żebym mógł ściągnąć te zwierzaczki do zagrody. A teraz zacznę od budowania farmy. A jeszcze szczególnie, że zwierzaczki będę pilnował bardziej w jakiś tak podzielony sposób, a jeszcze nie wiem jaki. No tak, ale przygotujmy sobie drzewo, użyjmy dżunglowe, żeby nie marnować tego normalnego, który przydaje mi się dosyć często. Zaczniemy robić płotki i... Jak to będzie wyglądało? No właśnie nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jakoś będę budował, przy okazji będę gadał, więc poprzedni odcinek gadający wam się bardzo spodobał. Więc teraz też będę tam gadał na jakiś tam temat i średnio miał się do tego, co się dzieje na ekranie, więc... O cholera! O Jezu, co to było? Wow. Chciałem ogórek zjeść, no. A już. Dobra, jakoś tak... Dobra, co z nim zrobić teraz? Jakoś wykurzyć? No dobra, zacznę jakiś temat, a w międzyczasie będę próbował to zrobić, bo już nie wiem nawet. No dobra. O Jezu, przez okno patrzę, jak on stanął z boku, tak żeby w niego wbiec. Dobra rzecz, niech wejdzie do środka. Ty skubany. Nie chcę wejść. Wow, mądrala. No dobra, ale zacznijmy jakiś temacie. Ogólnie, za jakiś czas filmika chciałbym was pytać o coś, szczególnie na począteczku filmiku, żebyście po prostu, wszyscy, którzy po prostu, co robią, wchodzą na filmik, nie wiadomo mi przyczyn, po prostu nie oglądają całości, nie mogą, albo nagle się okaże, że w połowie muszą przestać. Ja rozumiem, spokojnie, no to jest dla mnie żaden problem, tylko najważniejsze, żeby się dobrze bawili, jak będą chcieli obejrzeć. Tego się trzymam właśnie. No ale tak. Chciałbym was zapytać, czy mogę wam co jakiś czas filmiki tworzyć, mówić wam, co w najbliższym czasie będę kupował na z gier albo coś takiego. I czy to nie będzie takie bananowe. Jeżeli chodzi o bananowe, to bananostwo. To jest takie określenie osoby, która się chwali tym, co posiada. I nie wiem, czy to jest bananowe, czy to nie jest bananowe, więc... Powiedzcie mi, czy mam to mówić, czy według was to jest chwalenie, bo jeżeli to jest chwalenie według was, to przepraszam i po prostu następnym razem już nie będę mówił, no bo tak naprawdę nie wiem, czy to jest pozytywne, czy nie. Szczególnie, że to może komuś denerwować, że ja się tam, o Jezu, coś pod ziemią słyszałem, że się chwalę jakimiś tam rzeczami. Dla mnie to nie jest chwalenie, tylko was informowanie, że może coś się pojawić z czegoś, ale może kogoś to denerwować, więc napiszcie oczywiście, czekam na to. No ale już dzisiaj powiem, o co będzie, co kupuję na najbliższym czasie. Ano, kupuję sobie trzy gierki, jedną na PlayStation 3, jest to Skate, to właśnie trzy, które wydaje mi się gierką bardzo ciekawą. Już miałem bardzo, bardzo, bardzo dawno ją kupić, ponieważ demówkę mam na dysku cały czas, tam ona ma chyba ograniczenie do kilkunastu minut i później się wyłącza, więc nie można tam za dużo pograć sobie, ale bardzo przyjemna, relaksacyjna, mało się tam można skupiać na wykonywaniu czegokolwiek, tak naprawdę jeżdżeniu w kółko tak naprawdę i wykonywanie jakichś tam sztuczek czy innych jakichś tam bajerów, szmerów. Szczególnie, że ta gra jest bardzo taka przyjemna, szczególnie pamiętam, że muzyka była dosyć ciekawa, w tle leciała zawsze taka w różnych klimatach, ale bardzo przyjemna.
No co mogę więcej powiedzieć, jakby nie napowiedzieć, że ten tytuł jest bardzo ciekawy. Nie kupiłem go wcześniej, ponieważ kosztował, cały czas bardzo dużo kosztował i teraz też bardzo dużo kosztuje. Nie wiem, czy ta gra jest po prostu taka popularna, taka dobra, że cały czas ma dobrą cenę, bo kilka miesięcy temu chciałem kupić i była cały czas po 100, 120, 130 i mówię, no cholera, bez przesady, nie będę płacił za grę, która ma już jakiś tam czas, już jest na rynku i będę płacił taką kwotę. No ale teraz patrzę. Cholera, to kosztuje cały czas 80 zł. 80 to złoty cały czas sprzedają to w sklepach internetowych. Na szczęście mi się udało upolować dużo taniej, więc kupiłem. Jeszcze nie doszło do mnie, więc nie wiem. Do tego drugim tytułem, no bo z ile mogę o Skate'ie gadać. Drugim tytułem jest The Darkness 2, czyli Przygoda Ciemności. Powiem szczerze, że w jedynkę The Darkness nie grałem. W ogóle mnie ten tytuł nie zaciekawił. Nigdzie o nim nie słyszałem. Gdyby nie to, że wyszła dwójka, to bym nawet nie wiedział, że ta taka seria istnieje. Oprócz nazwy, którą kojarzyłem, ale w ogóle z żadnym tytułem. Jakim dokładniejszym tytułem. Wiedziałem, że jest taka gra, ale nie wiedziałem dokładnie o co w nim chodzi. Co i jak. Tylko, że chyba jest mroczna, coś takiego by się kojarzyło z nią. Nawet ja to teraz nie wiem, jak to na niej, co na niej polega. Ale dwójeczka, The Darkness. Ściągnąłem sobie demo na PlayStation. Tak w dniu premiery właśnie. Jakoś tak w okolicach premiery, kiedy wychodziła dwójka. I na PlayStation bardzo przyjemnie mi się grało. Szczególnie, że to jest to tytuł bardzo fajny, taki dosyć innowacyjny. Szczególnie te, jak nie wiecie, macki. Główny bohater jest opętany przez ciemność, przez co po prostu ma takie macki. Normalnie jak ten koleś z Spidermana, co miał takie cztery nogi od duża dodatkowe, to ten z The Darkness, bo główny bohater ma dwie u góry. Dzięki temu może tam siekać przeciwników. To jest bardzo przyjemne i szczególnie efektowne, jak się na przykład czymś rzuca, bo jak weźmiesz jakąś tam rurkę z boku i rzucisz przeciwnika, to normalnie przeszywa go na wylot. Jak walniesz w głowę, to przeszyje go do ściany i po prostu będzie tak wisiał sobie. Wow, no po prostu efektowne. No i jak najbardziej ładna grafika. Dlatego pomyślałem, żeby nie kupować na PlayStation, bo na PlayStation cały czas jest droga. A zauważyłem tak zwaną cenę z koszyka. To się nazywa, to jest taka seria, gdzie sprzedają te gry za 30 zł, za 40 zł, coś takiego, to jest bardzo tanie. Jest to jakaś taka edycja, jakby chyba ekstra klasyka, coś takiego. Tylko, że to jest kartonowa pudełko, więc ściągasz to kartonowe coś i masz już pudełko premierowe, więc możesz sobie spokojnie na półeczkę położyć. Nie musisz płakać. O Jezu, mam grę z ekstra klasyki, jak to chujowo wygląda w porównaniu do innych tytułów, które są obok na półce. A wiem, przynajmniej ja tak mam, że jak widzę moje pudełka i widzę, wszystko są ładne, jednokolorowe, z logosem napisane, tam nazwa. A patrzę, a jedno jest takie szare, napisane Extra Classica. The fuck, aż mi się chce to odsprzedać i kupić sobie jakąś kolejną edycję premierową, bo naprawdę, jak to cholernie słabo wygląda. Bardzo, 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 bardzo słabo wygląda. Szczególnie, że nie pasuje do pudełka. Tak samo mam jeszcze takie uczucie z PlayStation 3 z grami, gdzie te Platinum chyba się nazywają te wersje, są takie żółte z szarym. To jest takie pomieszane, tak to głupio wygląda. Reszta pudełek ma, wiadomo jak to wygląda, czarne, u góry PS3, takie odwrócone i napisana nazwa gry, tak najczęściej czarne tło po prostu. Fajnie to wygląda. A sama Platinum? Szare, z żółtymi podkreśleniami, jeszcze logo PlayStation jest przewrócone, inaczej to wygląda. No cholera, no to cholera mnie bierze. Jak to wygląda w ogóle na pudełku? Przecież aż mi się żal kupować gry nowe. Skoro ja mogę używkę kupić, będzie miał, oprócz tego, że kupię taniej, nic nie stracę, to jeszcze będzie miał ładne pudełko. No to już ludzie, ile można. Tak, teraz sobie myślę, żeby kupić kilka pudełek, albo nie pudełek, albo po prostu z Platinum pościągać gdzieś kawery i wydrukować sobie to na Blu-ray i założyć prawdziwe. Naprawdę, jak na to patrzę, to no to jest masakra. Szczególnie, że nie wiem, czy mieliście taki przypadek, że kupujecie tą. Jest taka jeszcze inna edycja specjalna, taka klasyczna, tak jak ekstra klasyka, tylko pudełka są na jak z PlayStation, takie Blu-rayowe, mniejsze, a te gry są na PC-ta. No, sorry, ale to ani to nie pasuje mi do kolekcji. Jest sobie półeczka, wszystkie gry równe, ładne pudełeczka są, z nazwami, wszystko pięknie, a tak nagle, pum, taki mały jebacz. I oprócz tego, że jest gruby, to jeszcze jest niski.
the fuck? Proszę, nie, no bez przesady. Rozumiem, że teraz, że jeżeli ktoś ma gry PlayStation obok tych PC-towych, to jeszcze pasuje. Ale ja jako normalny gracz, normalny casualowy gracz na PlayStation, mam to PlayStation połączone do telewizora, który mam w pokoju, a nie do monitora z komputerem. Przez to po prostu gry mam na PlayStation gdzie indziej, na PC-ta też gdzie indziej. Nie będę trzymał gry PC-towe obok PlayStation-owych, ponieważ ładniej wyglądają. To jest dla mnie nielogiczne i bardzo brzydko wyglądające. Wiem, że to jest tak naprawdę niewarte, bo zawsze mogę kupić drożej, kupić tą grę w normalnym pudełku, chociaż niestety teraz w większości przypadków aż ciężko znaleźć. Nie zmienia to faktu, że nie wiem, kto wpadł na taki porypany pomysł. Wiem, że wielu z was to może nie w ogóle możecie mieć to na to wyrąbane wręcz. A dla mnie to jest po prostu, jako takiego, uważam się za takiego lekkiego, casualowego kolekcjonera gier, bo bardziej kolekcjonerem to jest na przykład James Gray, który zbiera kolekcjonerski. To jest już kolekcjoner, to jest to. Ja jestem takim kolekcjonerem, bardziej hobbystą, że tak powiem, który zbiera sobie po prostu zwykłe edycje. Mi, powiem szczerze, nie, mi po prostu żal kasy na edycję kolekcjonerską, szczególnie, że te nowe gry nie są tego warte. Jeżeli miałbym kupić Doom 2, starego Dooma w edycji kolekcjonerskiej, od razu biegnę do sklepu i kupuję. Ale jeżeli ja widzę, że wychodzi kolejna gra, no i cholera, nie wiem, czy ona będzie dobra. Na przykład było z Rage'em. Rage'em, jeżeli z interesujecie, było tak samo. Gra wydawała się, będzie idealna. No jak to powiedzieć, tytuł świetny tam zapowiedziany. Wow, kontynuacja jakości takiej, które spotykamy w Doomie. Bardzo przyjemna gierka ma być. Już myślałem, żeby kupić jakąś specjalną, czy tam kolekcjonerka, nie wiem, czy tam była. Chyba była właśnie z jakąś tam figurką. Mówię, kupy, cholera, będę grał na PlayStation z kolegą z koopa. Po pierwsze, gra okazała się syfem. Nic ciekawego nie miała, miała być otwarta, była liniowa, jak nie wiem, do tego jeszcze łapała nas na głupie skrypty z wielką mapą. Na PlayStation wyglądała słabo, tekstury, niby te tekstury wielkie miały być super nowym systemem, okazało się, że to jest słabe. Okazało się, że... jak się nazywa ta firma? No zapomniałem, że ta firma od Dooma po prostu nie zna się na tworzeniu tych nowych gier. Została tam starej, starej generacji Doomów, gdzie oni sobie radzili, bo tam nie było żadnych takich tematów. No i jeszcze okazało się, że co-op na Rage'a po prostu jest na kilka misji. Chciałem całą grę przejść w co-opie z kolegą, my to zawsze zrobiliśmy. A tu kupa, no i co mi zostało? Tylko rage'ować na tą grę, że ta gra jest z głupim Rage'em, no po prostu. No i... co mogę powiedzieć? Nie kupiłem. Więc kolejna sytuacja, gdzie tak naprawdę wierzenie w zamawianie kolekcjonerek, szczególnie, że większość kolekcjonerek jest wysprzedawana w dniu premiery, więc... a wcześniej, oprócz tego, że zapłacę więcej, to może tylko z tego będę się cieszył tylko z figurki, bo reszta gier będzie spieprzona, niestety. No, tylko taka jest prawdziwość, że tak powiem, po klocuchowemu w tych czasach. Co nie ma tak naprawdę tytułów, które na pewno będą dobre. Tak naprawdę w tych markach podstawowych ciężko stwierdzić, bo te najbogatsze marki, jak wyglądają najbogatsze marki? Call of Duty. No, czy tam jest jakaś innowacja? Ja nie wiem, czy tam jest innowacja w ogóle jakakolwiek. Choć oczywiście nie mam nic do osób, które grają w Call of Duty, bo sam gram w Call of Duty, jest to świetna gra na odstresowanie się. No i to spełnia to zadanie, jest dobrze. Ale jeżeli mam spędzić 80 godzin czy coś takiego, to szukam jakiegoś porządnego tytułu, przy którym będę siedział sobie spokojnie, singla przechodził, przeżyrał się przez niego, przez te kawałki jego ham i się bawił. No to wybrałem właśnie The Darkness, między innymi, bo wydaje mi się, że ten tytuł w demusie był bardzo ciekawy, ale jednak myślałem, że no w dniu premiery nie kupię, bo ten tytuł jednak trochę nie jest ciekawy. No już tym zostawię już ten temat kolekcjonerek i tych moich pudełek. Jeżeli kogoś interesuje, to mam ponad 150, chyba 100 co najmniej gier na peceta. Chociaż nie wiem, nie liczyłem tak naprawdę. Jeny samochód. Są to dwie półki, naprawdę takie dosyć olbrzymie, pełne gier. No jest ich trochę. No na PlayStation mam już 40 tytułów, szczególnie, że na PlayStation mam dużo tytułów, które okazały się słabe, na przykład kupiłem Fuela, który wydawał się, że będzie tytułem fajnym, a okazało się, że jest syfem niestety.
Kupiłem też kilka innych tytułów. Szczególnie zawiodłem się ostatnio na... Takim ja się tytule zawiodłem. Na Motorstorm Apokalipsie, który okazał się tylko jednym wielkim skryptem. Co trochę mnie zdenerwowało, ale no, co jak nie baczyć, przyjemnie się to gra. Też nie kupiłem tego, tylko dostałem z PlayStation Plus abonamentu. Który też polecam, bo jest bardzo opłacalny. Ale wracając, co jaki tytuł kupię. Kupię, powtarzam się, lol. Mam zacinki jakieś, no nieważne. Kupię na pewno Skate'a, już opowiadałem o tym. Darkness też jest ciekawym tytułem. I jeszcze trzeci tytuł, taki bardziej nowy. Na PC tak kupię sobie Sleeping Dogs. Dlaczego Sleeping Dogs? A to dlatego, że nie było żadnej ciekawej gierki w stylu GTA, Saints Row. Niby mam, dostałem od widza Saints Row The Third na PC-ta i no przykro mi, ta gra mi nie odpowiada. Fajna zabawa, śmiesznie, ale zamiast mi, normalnie w każdy poprzednim Saints Row 2 na przykład, gdy grałem sobie, chciałem przechodzić kolejne to misje, kolejne misje, fabułę, odgrywać fabułę, poznawać, co się stanie z tym naszym głównym bohaterem, a co się dzieje w Saints Row 3. Nie chcę przechodzić tej gry, bo po prostu ta gra jest taka porąbana, że ja chcę tylko rozpierdziel robić. Tak naprawdę ja nie rozumiem. Ja sam się sobie nie dziwię, że ja po prostu nie chcę tej gry przechodzić. Mi się chce tylko wpisać kod na kasę, ulepszyć wszystkie bronie na maksa i napierdzielać cały czas z bazuki na przykład. Taki przyjemny rozpierdziel robić. A przechodzić kampanię? No way. Przecież to jest nuda. No przykro mi, tak to jest z tą grą. Przynajmniej dla mnie. Już przesadzili, fabuła mnie w ogóle nie ciekawi, jest porąbana straszliwie. Idziesz sobie do jakiejś tam misję, na przykładowa, nie wiem na czym ona polegała dokładnie, nie pamiętam. Jedna z początkowych, idę sobie do jakiegoś sklepu, mam z kimś pogadać czy coś. Nagle wychodzi jakiś wielki grubas, który normalnie nie ma szyi, jest super koksu i muszę go zabić. Napierdzielam, rozwaliłem go i co się na końcu dzieje, jaka jest finalna scenka? Wsadzam mu granat do buzi i wybucha. The fuck? W ogóle, że stworzyli takiego koksa, to już w ogóle dziwne. Kurde, drugi burnęka się wziął, jeszcze większy. To jeszcze mózg miał jeszcze mniej niż burnęka, to też jest dziwne. No, głowa boli niestety. No ale co mogę powiedzieć więcej, jak nie powiedzieć tyle, że... O lol, wyłączyłem głośniki, sorry. Co mogę więcej powiedzieć, jak nie potwierdzić tego, że... No, nie spodobało mi się to. GTA 4 szczególnie, nie przeszedłem GTA 4 w ogóle. I chociaż i dodatków. Mam je na Steamie, ale jakoś zacząłem je grać w GTA 4. Zwyczajne. Zaszedłem gdzieś do połowy. I save mi się zepsuł. Nie chce mi się to drugi raz przechodzić. Epizodami nie było tak samo, ale epizody też mi jakoś tak znudziły szybko. No ale zamierzam kiedyś do tego przysiąść, ale teraz nie mam akurat smaczku, ale bardzo podjarałem się nad klimat Sleeping Dogs'a, ponieważ jest to tytuł no po prostu inny od wszystkich. Szczególnie, że... No cholera, przecież on nie jest kolejną grą, która się odbywa w Ameryce, czy w jakimś tam równoległym świecie podobnym do Ameryki. Tylko tutaj po prostu jest, czuć ten azjatycki klimat. To, że ci ludzie jednak w jakiś sposób tam jest te teksty azjatyckie, powiedzmy, to nie wiem, czy to japoński, chiński, czy jakiś tam... Chyba z tego to wiem, to Hongkong, ale Hongkong gdzie jest? Cholera, nie wiem nawet, gdzie jest Hongkong. Japonii. Tylko, że... Czy oni tam mają jakiś inny język? Nie wiem, może jakoś inaczej tam gadają. Nieważne, nie znam się na tym klimacie, wolę się nie wypowiadać, bo mogę popełnić tutaj błąd, który mógłby mieć wiele kosztować. Więc nie zmienia to faktu, że zdecydowanie klimat ciekawy. No i inny niż wszystkie, więc to już w ogóle przypomina... Fuck, ja wody tutaj nie polałem. No. Zrobiłem kubełki, ja wody nie rozlałem, się dziwię, dlaczego tam przestaje ten... dlaczego mi tutaj się nie nawadnia. Dobra, wracając do tematu. Klimat bardzo, bardzo klimatyczna ta gra, więc jak najbardziej warta uwagi. Szczególnie, że to jest kolejny tytuł, jak na przykład... jak się nazywa ten tytuł drugi? Na przykład... Darksiders 2? Tak. Te dwie gry razem kosztują po 90 zł. No cholera, czy to jest tytuł taki must have wręcz? Bo wolę kupić dwie gry... Wow, ktoś do mnie pisze, nieważne.
wolę zapłacić za no zapłacić 180 zł i kupić dwie gry, nie zapłacić 150 czy 130 kupić jedną po prostu dla mnie. Bo szczególnie, że te nowe gry są coraz droższe, co ja rozumiem, że u nas w Polsce tak jest taniej niż na całym tam europejskim świecie, że tak powiem. Jak to jest w innych krajach oprócz trzeciego świata. Bez obrazy dla Polaków, haha. No ale przykro, tak to jest czasami. Więc nie zmienia to faktu, że cholera, no toż. Jest to tragiczne, że no, gry kosztują teraz coraz więcej. Ja rozumiem, że niektóre tytuły są takie, które po prostu są jakieś takie potężne i trzeba je kupić. Na przykład StarCraft. Ja bardzo lubię StarCraft, więc kupiłem go za 200 zł. I nie żałuję, bo w StarCrafta gram dużo. Nie jestem dobry, jestem słaby strasznie, bo StarCrafta trzeba ogarnąć, trzeba być bardzo ogarniającym StarCrafta, żeby no po prostu wygrywać. Szczególnie multitasking to jest trudne. To jest to, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to jest multizadaniowość, czyli jednocześnie w bazie budujemy tam dronkę, armię, a z drugiej strony idziemy tą armią atakować, a z trzeciej strony bierzemy jeszcze jedną dronkę i z nią tam gdzieś skautujemy, czyli wyszukujemy przeciwnika, zwiadowcę takiego zrobimy z niego. Więc to jest ciężkie. Szczególnie, że w StarCraftie wbrew pozorom nie powinno się kolejkować niczego. Choć te kolejki są, nie powinno się kolejkować, a to dlatego, że jeżeli kolejkujemy, to wszystkie te minerały, które mieliśmy w banku, w naszym magazynie, od razu zużywamy, przez co stracimy je tak naprawdę. Nie możemy ich użyć, co zdecydowanie pogarsza naszą ekonomię, bo zamiast tego powinniśmy za chwilę budować te dronki pojedynczo, cały czas nie zapominać o ekonomii, bo ona dodaje wygraną. Więc ja tego nie ogarniam, ale bardzo się przyjemnie gra, szczególnie kampania była fajna. I wydaje mi się, że dodatek do dwójki też kupię, bo jest naprawdę świetna gra. Kolega mnie przekonał, że o Jezu, Diablo taki fajny, aż BB chyba będzie wywracał, będzie takie fajne. Ja mówię, no cóż, cholera, grałem tego z Diablo 2 trochę. Nie byłem hardkorowy, byłem słaby w tego, bo byłem wtedy bardzo, bardzo, bardzo jak tam tą grę młody. I po prostu nie radziłem sobie z nią, bo jak na moje realia, wtedy to była gra trudna, no i szczególnie teraz też jest trudna, bo teraz tak naprawdę, gdy młodzież no zobaczyła tego Diablo 2 w engine jakimś tam współczesnym, to i tak by się obsrała. Większość by nawet nie skończyła tej gry, nawet wtedy większość graczy nie kończyła Diablo 2, a co teraz tak naprawdę? Nie, może teraz, wtedy to przesadzam, bo wtedy akurat było dużo hardkorowych graczy, teraz to taka casualizm się zaczął taki. No ale nie wiem, że to było bardzo trudne, pamiętam, że ginąłem często. Gubiłem się często, no i to było ciężka sprawa, ciężko, ciężko. Pamiętam, że z kuzynem grałem bardzo dużo, bo on to jakoś mniej więcej ogarniał. No, była jazda. Ale Diablo 3 kupiłem, udało mi się kupić taniej. No i co? Patrzę sobie, gram. Cholera, gram w Simsy, tylko że się napierdziela i tyle. Bo ani fabuła, ani nic mnie nie wciągnęło tak naprawdę. Gra była grywalna, ale to nie to samo co kiedyś. Niby bullet się sam robi, niby to jest lepsze, bo i tak wszyscy dochodzą do tego samego bulletu, ale cholera, ja wolę spieprzyć ten bullet i później się męczyć, niż po prostu, żeby sam się układał, tak według mnie oczywiście. Tego jeszcze grafika bardzo taka mało orzeszkowa. No i niestety, mimo to faktu, że ciężko pamiętam, ten tytuł był dosyć średni według mnie, no. No, przykro mi, ale Diablo 3 nie jest moim udanym zakupem, ale tytuł bardzo dobry, bo jednak bardzo przyjemnie się w niego grało. Zamierzam też nagrywać tego, ale na razie mam za dużo serii, więc Diablo 3 sobie odpuściłem, będę nagrywał od początku, profesjonalnie postaram się mniej więcej to ogarnąć. Na razie nie ma po prostu na to czasu. No i też kilka serii mi się narobiło, szczególnie, że zamierzam skończyć w najbliższym czasie, no, Sleeping Dogs. Nie chodzi mi o Sleeping Dogs, nie zamierzam kończyć, za chwilę o tym powiem oczywiście. Zamierzam w najbliższym czasie po prostu no nagrać tego serius sama. Nagrywać cały czas trochę Minecrafta, ale to już dosyć rzadko będę starał się, bo Minecraft to mi się zaczyna nudzić, jak dużo do niego gram, więc po trochu będę sobie pykał. Za jakiś czas będę mógł wrzucać te filmiki, będę starał się dosyć często, bo wydaje się, co zauważyłem, bardzo dużo lubicie Minecraft cały czas. Mi się wydaje, że teraz zaczyna się trochę nudzić jednak, nie? Cały czas to samo, dodają tylko kolejne pieski, kotki i nic z tą, no nie ruszają takiego ciekawego.
to według mnie powinno być podstawą, powinien być restą nawet wiem. Ja restona nie ogarniam, ale są ludzie, którzy robią z tego magię po prostu. Według mnie w tą stronę powinno iść Mojang, ale zamiast, nie zamiast robić jakieś kurde kolorowanie skóry. No po co to komu kurwa jest? No po co? No nie wiem. No nie zmienia to faktu, że no niech będzie. Więc serwis sam będzie się pojawiał, będzie się też DevCrafta muszę dokończyć. Będzie jeszcze się pojawiało no, kilka ciekawych tytułów. Cubemana co jakiś czas będę wrzucał. Lone Survivor może kupię. Mam kupionego, może wrzucę w najbliższym czasie. No i LoL'a też zamierzam nagrywać dalej, ale jak na razie nie mam jakoś tak pomysłu. Zawsze gdy mi dobrze idzie, to nie nagrywam. Jak nagrywam, to idzie mi słabo, nie chcę mi się to wrzucać, bo wychodzi to długo, a nic ciekawego to nie pokazałem. Niestety. No ale wracam do Sleeping Dogs. Więc kupuję Sleeping Dogsa. No, wydaje mi się bardzo ciekawy tytuł. Mam nadzieję, że dla was to wytłumaczyłem. Dlaczego i... Będę się przyjemnie bawił. Nie wiem, czy będę go nagrywał, bo... Znaczy, całości na pewno nie będę nagrywał. Bo mnie ten tytuł... Nie chce mi się nagrywać tego, ten tytuł, bo wydaje mi się, że... mam dość serii, a może kiedyś potem coś się o tym pomyśli. Chociaż nie wiem, jak to będzie szło z tymi FPS-ami, bo to może być słabo, nie wiem. Ciężko stwierdzić. A z 25 FPS-ów, 20 to ciężko będzie nagrywać, bardzo ciężko, więc nie ma co się bawić to na siłę. Ale nie zmienia to faktu, że no, gra samemu, że gra jest bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że może nagram jakiś pojedynczy materiał. Może dwa, może trzy. Tak samo z The Darkness. Z Kate'a nie nagram, bo nie mam nagrywarki. A 600 zł, żeby kupić nagrywarkę, to no picho tam nie chodzi. Ogólnie jeszcze myślę, żeby kupić sobie jakiś tablet. Ale nie jakiś taki, wiecie, iPada, Galaxy Taba, jakąś dwójeczkę, czy jakoś tam super mocne takie sprzęty. Wydaje mi się jakiś taki za 300 zł, bo mi na razie chodzi o to, żebym mógł wieczorem sobie położyć, wiecie o co chodzi, położyć się, włączyć sobie Wi-Fi, połączyć się z internetem i poczytać sobie jakieś tam WP, Onety, czy jakieś inne gazeta.pl, coś takiego, żeby sobie poczytać, co się tam dzieje w internecie ogólnie, w sporcie, co się dzieje w Polsce, czy no akurat w Polsce to mnie nie ciekawi, bo najczęściej znowu jakieś dramaty, czy coś takiego, co mnie tam gówno chodzi. To też przydałoby się audiobooki trochę posłuchać, chociaż może nie audiobooki, może bardziej e-booki po prostu, żeby czytać sobie na tablecie. No jest zdecydowanie dla mnie jest to ciekawa sprawa. No i moja komórkę Galaxy Ace, ona nie ma flesza, więc jeżeli wchodzę na jakąś stronę, to muszę się modlić, żeby on miał jakiś tam odtwarzacz, który pozwoli mi ściągnąć ten plik na dysk i wtedy mogę to obejrzeć. To jest chore po prostu. Ja chcę z flashem sobie na tablecie włączyć to, tam klikam play, wtedy buforuje się, oglądam. Na tym się kończy. No, nie zawsze tak jest. Ale co mogę powiedzieć, kończymy ten odcinek, bo skończyłem farmę. Nasionka podbieram później. No, jak wspomniałem, napiszcie, czy mogę co jakiś czas wam mówić, co tam będę w najbliższym czasie kupować, czy was to po prostu nie ciekawi i uważacie, że ja się chwalę, czy coś takiego. Bo możecie do tego mieć prawo jak najbardziej. Więc dzięki za oglądanie i cześć! Oczywiście piszcie, jak wam się podobało i czy taka forma gadania cały czas posiadania w dupie Minecrafta, a tak naprawdę mówić coś często nie na temat, czy was to ciekawi, piszcie na dole i cześć! Bye bye!